Nadszedł czas na kolejne niepokojące i alarmujące nagrania, o których głośno było w sieci w ostatnich tygodniach. Ale zanim zaczniemy, mam pewien komunikat, który może Was zainteresować. Na kanale mamy już ponad 250 tysięcy osób. Ćwierć miliona. Z tej okazji chciałem przygotować coś specjalnego. Niestety nie zdążyłem, bo wynik ten został wbity kilka tygodni temu, ale zbliża się również trzecia rocznica założenia kanału, więc... ruszamy z nowym projektem. Od teraz oprócz oglądania materiałów o mrocznych historiach, będzie je można również posłuchać. Mroczny podcast, którym możecie znaleźć już na nowo otwartym kanale Kryminatorium. Tutaj zmarli dochodzą do głosu. Kryminatorium. Dziś opublikowałem dwa pierwsze odcinki. Przerażająca historia z Chorzowa, sprawa, którą zajmuje się obecnie Archiwum X, a także coś specjalnego. Jakiś czas temu pod jednym ze zdjęć na Insta prosiłem Was o zadawanie pytań do pierwszego Q&A. A teraz są już odpowiedzi w wersji audio. Do publikacji przygotowanych jest już 5 kolejnych odcinków. Między innymi nierozwiązana sprawa zabójcy gejów w Łodzi, sprawa Iwony Wieczorek, jak również tajemnicza śmierć młodej kobiety, która zmarła w wyniku otrucia cyjankiem. W produkcji jest także kilka kolejnych odcinków, więc jesień zapowiada się naprawdę mrocznie. Kryminatorium. Śmierć to dopiero początek. Przygotowanych przeze mnie audycji będziecie mogli również słuchać w aplikacjach podcastowych. Zapraszam na podcast, którego w Polsce jeszcze nie było. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Zapraszam również na stronę kryminatorium.pl. Tam z kolei można poczytać o mrocznych sprawach. Jest również blog, na którym co jakiś czas będę pisać o ciekawych, wartych uwagi i mrocznych książkach, serialach lub filmach. Pierwszy tekst jest już dostępny. Linki do strony, jak i do nowego kanału znajdziecie w opisie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć prawdziwe, mroczne, internetowe imperium, ponieważ fanów przerażających historii z każdym miesiącem w Polsce jest coraz więcej. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o nowym projekcie, a tymczasem wracamy do alarmujących nagrań. Kryminatorium. Mroczny podcast, na którym posłuchasz o zdarzeniach, w których nigdy nie chciałbyś uczestniczyć. W Kirgistanie podczas pokazu z udziałem drapieżnych ptaków doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które nagrał jeden ze świadków. Orzeł przedni, którego rozpiętość skrzydeł może wynieść nawet 2 metry, zaatakował 8-letnią dziewczynkę. Dziecko chwilę później trafiło do szpitala. Szpony drapieżnika, które wbiły się w plecy ośmiolatki, spowodowały liczne rany i konieczne było założenie kilku szwów. Departament Transportu w Wisconsin opublikował nagranie, na którym 37-latka niefortunnie upadła z roweru wprost w przęsło mostu. Kobieta przeżyła dzięki szybkiej reakcji operatora. Niewiele jednak brakowało, aby ten upadek zakończył się tragiczną śmiercią. Do groźnego incydentu doszło w warszawskim zoo. Nietrzeźwy mężczyzna wpadł do wybiegu dla niedźwiedzi. Udało mu się wydostać przed przyjazdem policji. 32-latek tłumaczył, że oparł się o barierki, aby dokładnie obejrzeć zwierzęta. Stracił równowagę i spadł. Niedźwiedź zaatakował. Mężczyzna został ugryziony w rękę. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że miał we krwi 2 promile alkoholu. Kamera samochodowa nagrała niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło na Śląsku. Osoby przebywające w pojeździe były w kompletnym szoku. Jezus!
Dobra, dziękuję. Do widzenia. Czemu się popatrzyła w lewo? Ja nie miałam, ja miałam przecież... Boże, on miał się zatrzymać! Ja jestem na drodze głównej! Spokojnie, zjedź se na bok, zacznij się. Jaki p***niec! Akcja rodem z amerykańskich filmów sensacyjnych. Do zdarzenia doszło podczas policyjnego pościgu w Las Vegas. Nagranie pochodzi z kamery zamontowanej do ciała jednego z funkcjonariuszy policji. Do zdarzenia, które widzicie na tym nagraniu, doszło w maju, jednak dopiero w ostatnich dniach zapis trafił do internetu. W klinice weterynarii na Florydzie pewna kobieta potajemnie przekazuje wiadomość pracownikom placówki. Okazuje się, że jest to wezwanie o pomoc. Na tajemniczej kartce widnieją słowa. Zadzwońcie na policję, mój chłopak mi grozi, ma przy sobie broń, proszę nie pozwólcie mu odejść. Chwilę później w lecznicy dla zwierząt jest już amerykańska policja. Zatrzymany mężczyzna rzeczywiście miał przy sobie broń i był niebezpieczny. Przez dwa poprzednie dni więził swoją dziewczynę i nie pozwalał jej opuścić domu. Kobieta była bita i zastraszana. Nawet w drodze do placówki usłyszała od swojego oprawcy, że wkrótce zarówno ona, jak również cała jej rodzina zostanie przez niego zamordowana.